Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie. Jak widzicie, mam dzisiaj gościa specjalnego. Dla tych osób, które nie wiedzą, kim jest ta wspaniała osoba tutaj, to Kamila Rowińska. Zacznę od przedstawienia prywatnego. Od 18 lat bardzo bliska mi kobieta, ale oprócz tego coach, trener, mówca motywacyjny, przedsiębiorca, mama, inwestor. Ale tak naprawdę to spotykam się z nią dzisiaj po to, żeby zadać kilka pytań, dlatego że jest wydawcą mojej drugiej książki Jak ubrać się do pracy, biznesowy dress code dla kobiet. I właśnie Kamila, dzisiaj chciałabym zapytać Cię o... Witam serdecznie, ja też się przywitam. Chciałabym zapytać Cię o kilka takich rzeczy, które rzadko kiedy Cię pytają, bo zawsze pytają Cię o te główne Twojej pracy aspekty. Natomiast ja chciałabym Cię zapytać o ciuchy. Czyli o to, co jest takie moje, ale w odniesieniu do Ciebie. I dlaczego chcę zapytać Ciebie? Ponieważ myślę, że jesteś jedną z najbardziej stylowych kobiet, jakie znam. O, dziękuję. I zawsze tak uważałam. I uważam, że masz to od zawsze. Niekoniecznie wyuczone. Albo od 18 lat. Ja zrobiłam mały wywiad i się okazało, że w szkole podstawowej też byłaś postrzegana jako... Operator taka... ci powiedział. Nie, akurat nie operator. W każdym razie okazuje się, że Twój wizerunek zawsze był bardzo spójny z tym, kim Ty jesteś. I poznałyśmy się w szkole średniej. Chodziłyśmy do jednej szkoły średniej, natomiast nasze relacje zacieśniły się, kiedy obie współpracowałyśmy z firmą kosmetyczną. I pamiętam, że i tam, wtedy, te 18 lat temu i teraz, kobiety bardzo często zwracają uwagę na to, jak Ty wyglądasz. Że bardzo często, jeżeli ktoś się dowiaduje, że ja Ciebie znam, to nie mówi o tym, wow, spektakularny przedsiębiorca, tylko ale ta laska ma zawsze świetne garnitury. I oczywiście schodzimy później na tematy merytoryczne, ale to jest jedna z tych rzeczy, która mnie bardzo zastanawia. No i właśnie, czy zawsze było tak, że dobierałaś ubrania do swojej aktywności zawodowej, bo kiedyś ubierałaś się inaczej, teraz ubierasz się zupełnie inaczej i ja to wiem z własnego doświadczenia. Jak to było? Dokładnie tak było właśnie, że za każdym razem, kiedy się czymś zajmuję, to... jednocześnie ubiór, który pasuje do tego stanowiska, jakoś tak przechodzi na mnie i łączy się to z ubiorem. Z wielu powodów. Kiedy byłam nastolatką, prowadziłam aerobik w klubie osiedlowym, w związku z czym wtedy najczęściej można było mnie zobaczyć ubraną sportowo, dlatego że po prostu przesiąkałam po prostu cała tym zawodem. Później, kiedy my się poznałyśmy, współpracując z firmą kosmetyczną, gdzie ja pełniłam funkcję, ty zresztą też, dyrektorską, to żyjąc w świecie kosmetyków, spotykając się z kobietami, rozmawiając o pięknie głównie, samo to powodowało, że bardzo często chodziłyśmy i byłyśmy ubrane w sukienki, w szpilki i wyglądałyśmy tak lekko dziewczęco-kobieco. Dlatego, że to był taki świat kosmetyków, piękna, strojenia się. Mhm. Ale jednocześnie w tym świecie ja pamiętam, że poznawałam inne osoby, które nie chciały za bardzo jakby przesiąknąć tym całym światem. A ja sobie zawsze myślałam, kogo się spodziewa osoba, która zaprasza mnie na spotkanie. I wtedy jak byłam dyrektorem, tak, firma kosmetyczna, to jeżeli ktoś sobie myśli, firma kosmetyczna przyjedzie do mnie na spotkanie pani dyrektora, albo spotkam się z panią dyrektor, to kogo ten ktoś się spodziewa? Czy ten ktoś się spodziewa kogoś, kto będzie w konwersach, w jeansach i w bluzie z kapturem? Czy ten ktoś się spodziewa kobiety, która jest elegancka? W związku z czym najczęściej ubierałam się elegancko, tak lekko, ale elegancko, dziewczęco, ale elegancko, bo to pomagało. Czyli już właściwie wtedy już dbałaś o te komunikaty, tak, które tak wysyłałaś, na zasadzie, żeby one były spójne z Twoją rolą jako dyrektora, ale też osoby, która jest związana z kosmetykami i dopasowywałaś się do oczekiwań osoby. Tak, oczywiście nie tak, że totalnie jestem niewolnikiem tego swojego zawodu, który wykonuję i wizerunku, który jest z tym związany, ale biorę go pod uwagę, ponieważ mamy jakieś oczekiwania względem po prostu osoby, z którą się chcemy zobaczyć i po co ja mam sobie dokładać tak naprawdę i udowadniać komuś, że ja mogę być dyrektorem równie dobrym w firmie kosmetycznej, mając wytatuowane po prostu, nie wiem, pół szyi i ręce i chodząc w dresie. Właściwie po co to wszystko? Lepiej zadbać o spójność. Lepiej zadbać o taką spójność, o taką wiarygodność w przekazie po prostu. I
I no wtedy sobie pomagałam. A teraz jest inaczej. Teraz są garnitury. Tak, teraz są garnitury. Wcześniej chodziłam faktycznie częściej w sukienkach, kwiatuszkach i tak dalej. Bo też spotykałam się z inną grupą społeczną. Spotykałam się po prostu z młodymi dziewczynami, które miały na początku kilkanaście, 18 czy tam, nie wiem, 19 lat, później 20 kilka. Im ja byłam starsza, tym one też były starsze. W związku z czym spotykałam się z dziewczynami, które mniej więcej były w moim wieku. Mogłam sobie pójść w sukience, która jest, nie wiem, przed kolano i ja wiedziałam, że ten ktoś, kto jest moim rozmówcą, spokojnie będzie się po prostu potrafił skoncentrować na rozmowie. Później, kiedy zdecydowałam, że będę coachem biznesowym i że wyjdę na rynek otwarty i że będę spotykać się z ludźmi, którzy niekoniecznie to będą tylko i wyłącznie kobiety, być może to też będą mężczyźni, będą to przedsiębiorcy, to po co ja mam się spotykać jako 28-latka. Po co ja mam się spotykać z mężczyzną, który ma 40 lat i jest przedsiębiorcą i iść na spotkanie z nim w sukience po prostu w kwiatki i go przekonywać, że ja tutaj się po prostu znam na biznesie, skoro on patrząc na mnie będzie się po prostu zastanawiał, jak to możliwe. Takie ubranie można sobie zostawić na popracy. My się bardzo dobrze znamy. Ty wiesz, że ja mam nawet buty w panterkę, prawda? W związku z czym takie rzeczy można zostawić po pracy albo do mniej takich oficjalnych spotkań. Czyli tak naprawdę w jednej branży, i w drugiej branży, której nie masz jakby ścisłego dress code'u, bo nikt ci nie narzuca, jak ty masz wyglądać, to ty prawda. Sobie tworzysz swój dress code. Tak, w każdym do stanowiska. Dokładnie. Taki, który mi pozwala czuć się dobrze i nie rozpraszać swoim strojem rozmówcy. Ja mam taką intencję, żeby nie rozpraszać tej osoby. Po prostu ciśnie mi się pytanie, czy ciebie to nie ogranicza? Można powiedzieć, że i tak, i nie, bo jednocześnie, jeżeli nawet zakładam garnitury na wystąpienia na przykład na scenie, najczęściej zakładam garnitury, a nie sukienki, dlatego że mikroport się niewygodnie, że tak powiem, mocuje do sukienki i ja też nie lubię się zastanawiać wtedy, kiedy występuję na scenie, ja się nie lubię zastanawiać nad sobą wtedy. Ja po prostu kompletnie nie chcę się zastanawiać ani nad fryzurą moją, ani nad makijażem, ani nad ubiorem, ani czy mi tu coś wystaje, czy ja mogę usiąść na schodkach, czy mi tutaj po prostu zaraz będzie całe kino widać. Dlatego ja muszę mieć ubranie, które będzie takie, będzie dobre, ale będzie jednocześnie wygodne, w którym ja zapomnę o sobie, ponieważ jestem skoncentrowana na tych ludziach, którzy przyszli na szkolenie w pierwszej kolejności. Ale mogę też wybrać sobie jakiś garnitur, który jest, nie wiem, czasami zakładam czerwony, czasami różowy, czasami zielony, jeżeli to jest lato, czy biały, jeżeli bym chciała nie pójść po prostu w granatowym garniturze za każdym razem. Więc można kolorem sobie pomóc, można czasami biżuterią zaszaleć albo jakąś dobrą torebką. Są takie sposoby na to, żeby to zrobić i też ja nie stoję na scenie przez cały miesiąc, w związku z czym jak idę do biura na przykład, to czasami mogę sobie pozwolić na bardziej jakiś taki inny styl wtedy, kiedy się nie spotykam. Nawet na sukienkę w kwiatki. Mogę nawet. No. Nie wiem, czy mam, ale... ale jakbyś miała, to byś mogła. Tak, mogłabym. Wtedy, kiedy bym nie szła na przykład na coaching biznesowy, no bo to też nawet do tego wnętrza, w którym ten coaching biznesowy się odbywa, to taki... Przyjdzie takie dziewczę w kwiatkach po prostu no tak, jakoś. Jeszcze blondyneczka i nie wiem, jakoś tak. To jest szacunek do tego rozmówcy, to jest chęć skrócenia w ogóle takiego dystansu i zastanawiania się i tej wiarygodności właśnie, że wtedy, kiedy nie wiem, ktoś do mnie przychodzi, niech to będzie prawnik. Mam spotkanie z prawnikiem, to jeżeli ja mam spotkanie z prawnikiem i on by przyszedł w hawajskiej koszuli, no, po co ja mam się zastanawiać po prostu, tak, po co ona? Po co mu ta koszula i o co w tym wszystkim chodzi? Niech on przyjdzie po prostu w błękitnej albo w białej. Żeby ci ułatwić sprawę. Albo w golfie. Żeby nie rozpraszać. I tyle. To jest nie rozpraszasz i się tylko i wyłącznie koncentrujesz na tym, na czym ma się koncentrować. I oczywiście niektórzy mogą powiedzieć, że to jakoś tam ogranicza i tak dalej, ale no, gwiazdy estrady też nie chodzą po prostu w granatowym garniturze i w białej koszuli, bo wtedy by zostali uznani za to, że są nudni i oni też mają inne wyzwania. Każdy ma jakieś. Tak. No i właśnie, a propos tych innych. Chciałabym zapytać tak ogólnie o uczestników, a właściwie uczestniczki, ponieważ dzisiejsze wideo kierujemy do kobiet. Uczestniczki Twoich szkoleń, czy tak naprawdę przychodzą do Ciebie osoby, które albo prowadzą swoje biznesy, albo są na bardzo wysokich stanowiskach, albo zupełnie nie, są pracownikami biurowymi na przykład i wtedy albo nie mają, zaczynają, albo zaczynają jakąś przygodę i chcą się rozwinąć. I teraz, czy uważasz, że stanowisko determinuje to, jak ludzie się ubierają? Jakie jest Twoje doświadczenie jako obserwatora?
W Polsce bardzo, bo to też mam porównanie dotyczące Belgii, gdzie pracuję w biurze z wieloma innymi ludźmi. Natomiast tak, w Polsce im wyższa pozycja zawodowa, tym najczęściej, bo to dużo ogólniamy, ale najczęściej jednak ten ubiór w pewien sposób się wyróżnia. Ale to nie chodzi o to, że im wyższa pozycja, to tym bardziej ten ktoś, nie wiem, ma garnitur po prostu jeszcze lepszy i jeszcze lepszy, bo to wcale nie znaczy, że jeżeli ktoś jest na wysokiej pozycji zawodowej, to chodzi cały czas w garniturze, bo nie, on chodzi odpowiednio do okazji z reguły ubrany. Ale to bardzo często widać, czy w dobrym zegarku, czy w jakimś typie biżuterii, czy w obuwiu, jakie ten ktoś nosi. A czy uważasz, że ludzie dbają o te komunikaty, o których ty wcześniej mówiłaś, że ty o nie dbasz? Jakbyś miała tak bardzo uogólnić. No nie, oczywiście jest duża rola twoja do zrobienia, bo jest oczywiście tak, że dużo osób nie dba, przedsiębiorcy przede wszystkim nie dbają. Ludzie w korporacji mają jednak bardziej taki narzucony ten dress code i jednak pracują cały czas trochę w tym samym środowisku i też od tego, w jaki sposób się ubierają, też zależy, czy awansują bardzo często i jak są postrzegani przez otoczenie, więc oni tą lekcję mają trochę lepiej odrobioną. Przedsiębiorcy, freelancerzy, czasami takie wolne ptaki, w związku z czym czasami faktycznie można się zdziwić, kiedy ktoś przychodzi do ciebie na spotkanie i okazuje się być prezesem ogromnej spółki. Ale podsumowując, uważasz, że warto dbać, bo to ułatwia i tobie komfort, że nie musisz się skupiać na wyglądzie, tylko skupiasz się na pracy? Podsumowując, ja polecam jednak pewien rodzaj szacunku do dress code'u. Nie mówię, że wszyscy musimy być od linijki, bo ja sama nie jestem i czasami pozwalam sobie na jakieś rzeczy. Nie wiem, wystąpię na przykład w czarnym golfie na szkoleniu, gdzie ktoś by powiedział, no jak to w czarnym golfie, tak? Ale z drugiej strony on też nie rozprasza na pewno uczestników w sposób jakiś tam erotyczny i tak dalej. Więc podsumowując, tak, jak najbardziej polecałabym szanowanie po prostu tego, że istnieje jakiś dress code odpowiedni do pewnych profesji, do stanowiska i na pewno on pomaga w tym, żeby awansować, żeby lepiej sprzedawać i żeby się po prostu rozwijać biznesowo. I czasem po prostu trzeba znaleźć ten swój dress code, jeżeli nikt nam go nie narzuca, na przykład w korporacji. Dokładnie, jeżeli nam go nie, w korporacji, albo tym bardziej, jeżeli jesteśmy przedsiębiorcami, to tym bardziej nikt nam go nie narzuca. I tylko to, że czasami klienci w jakiś określony sposób będą po prostu na nas reagować, może być dla nas jakąś informacją zwrotną. Ale tak naprawdę każdy zawód ma jakiś taki oczekiwany po prostu dress code, dlatego ja osobiście staram się go przestrzegać. Nie mówię, że tutaj jestem ideałem, także na pewno można znaleźć jakieś moje, jak to mówią teraz w internetach, stylizacje, czyli ja nigdy się jakoś szczególnie nie stylizuję, ale na pewno można znaleźć jakieś ubrania, co do których ktoś by powiedział, że jak ja mogłam tak się akurat ubrać. Generalnie raczej przywiązuję do tego wagę. Super. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękujemy za obejrzenie naszego dzisiejszego wywiadu. No i teraz nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zadbać o to, jak ubrać się do pracy. Do zobaczenia. Dokładnie, do zobaczenia.